Dobry wieczór wszystkim oglądającym nam na Facebooku. Zaczynamy o 19, czyli jeszcze mamy 4 godziny, a już jesteśmy z Izą Klementowską gotowe, z tym, że czekamy na Państwa i jeszcze mamy 4 minuty do 19. Więc prosimy o cierpliwość i zgromadzenie się przed komputerami. Dobry wieczór. Salam Lab serdecznie wszystkich wita, zgromadzonych przed komputerami, pewnie w różnych miejscach świata. Prosimy o informacje, gdzie jesteście, gdzie nas oglądacie. Ja nazywam się Aleksandra Łojek, a naszą gościnią dzisiaj, Salam Labową, jest Iza Klementowska, która w Warszawie jesteś w tej chwili, Iza, tak? Tak. Tak. Jesteś w Warszawie, która mówi do nas z Warszawy. Ja mówię, jestem teraz w Belfaście. Iza jest reporterką, dziennikarką. Publikowała m.in. w dużym formacie, w wysokich obcasach Ekstra, w Newsweeku, w Polityce. Gdzie nie publikowała? To jest właściwie pytanie. Jest autorką kilku bardzo ważnych książek, m.in. Samotności Portugalczyka. Jest to książka, która była nominowana do nagrody imienia Teresy Torańskiej. Autorka Minut reportaży o starości, Szkieletu Białego Słonia, która była z kolei nominowana do Nagród Emocje Radia Wrocław Kultura oraz Travelerów National Geographic. I dzisiaj będziemy mówić o książce wydanej w 2019 roku przez wydawnictwo Charaktery. Jest to książka pod tytułem Skóra, witamy uchodźców. Bardzo, bardzo trudny temat i za bardzo dziękuję, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Bardzo się cieszę. Tym bardziej, że książka twoja została wydana jeszcze przed kryzysem humanitarnym na,
granicy białoruskiej, polsko-białoruskiej, więc to jakby antycypowała to, co się potem w pewnym sensie, to, co się potem wydarzało. I chciałam się ciebie zapytać, zacząć od tego, oczywiście wszystkie, cały kryzys wydarzył się, zaczął wydarzać się później, zmasował się później, natomiast jak to się stało, że co sprawiło, że chciałaś napisać o uchodźcach w Polsce? Co było tym momentem, tą chwilą, tą rzeczą, która sprawiła, że podjęłaś taką decyzję? No to był bardzo długi proces w sumie, ponieważ kwestią uchodźczą zajmuję się właściwie, no już nie pamiętam od kiedy, odkąd spotkałam pierwszego uchodźcę po prostu gdzieś tam w świecie. Ale tak naprawdę pracę nad tą książką zaczęłam po prostu po zmianach. Nie wiem, czy słyszę. W Polsce w 2015 roku, kiedy też to się zbiegło. Nie słyszymy się? Słyszymy się. Ja cię słyszę. Mam nadzieję, że też nie mam informacji, że byłoby coś nie tak. Czyli jest okej. Jest okej. Tak, jest okej. Jest okej. Także wraz po prostu z wybuchem jakby konfliktu w Syrii, właściwie agresją na Syrię, kiedy zaczęło napływać po prostu bardzo dużo uchodźców właśnie z Syrii do Europy, można było zobaczyć i usłyszeć po prostu w polskich mediach wypowiedzi naszych rządzących, którzy po prostu no niezbyt chętnie chcieliby widzieć u siebie tego uchodźcy, ale też nie potrafili jakby wytłumaczyć dlaczego. Więc ja chciałam po prostu dać głos tym ludziom, którzy dla mnie są tacy sami jak ty. Olu, jak ludzie, którzy są zgromadzeni przed komputerem, jak każdy inny po prostu człowiek w każdym tego możliwym słowa znaczy głos i pokazać, że oni są takimi samymi ludźmi, którzy chcą tego samego, co my. Czyli przede wszystkim bezpieczeństwa, spokoju, miłości, oczywiście jakiegoś poziomu życia ekonomicznego. Więc to było, tak myślę, to mnie tak pchnęło po prostu do tego, żeby napisać książkę. A kiedy po prostu, zresztą ta książka się zaczyna od pewnej sceny, którą zobaczyłam w warszawskim metrze, kiedy weszło właśnie dwóch śniadek mężczyzn do metra, to było 2 dni po tym słynnym zamachu w Paryżu w 2015 roku. I nagle, momentalnie, to było coś, naprawdę aż mi skórka teraz gęsia wyszła na wierzch, kiedy sobie o tym pomyślę, nagle po prostu bardzo dużo ludzi wyszło z tego metra, chociaż najpierw się wychodzi, później się wchodzi do metra, więc ci ludzie, którzy mieli już wyjść, dawno by wyszli, ale po prostu kiedy oni weszli z plecakami takimi małymi do środka, bardzo dużo ludzi wyszło. I to mnie tak bardzo tknęło jakoś, ponieważ wydawało mi się, że oni chyba też jakby wyczuli, że coś tu jest nie tak w tej sytuacji, która się właśnie wydarzyła. Więc myślę, że to były jakieś takie te główne powody, dla których zajęłam się tą książką. I ty piszesz o tej, tak przedstawiasz tę scenę w prologu i przeciwstawiasz tę scenę z metra sytuacji z parku w Londynie, gdzie jak rozumiem byłaś i gdzie widziałaś ludzi jedzących lunch z bardzo wielu kultur, reprezentujących różne rasy, mających różne kolory skóry, gdzie nikt nie na nikogo nie zwracał uwagi, gdzie właściwie wszyscy no, nie widzieli się wzajemnie, byli zajęci swoimi sprawami, w tym przypadku jedzeniem lunchu. To zestawiasz ze sobą te sceny. Dlaczego? Dla mnie to była w momencie po prostu, kiedy wydarzyła się ta scena w metrze, niemal od razu mi się przypomniała po prostu ta scena z parku, taka niemal wyidealizowana jak dla mnie, ponieważ no świat jest jaki jest, a mnie by się marzyło.
dialogu, żeby wszyscy byli traktowani równo, konfliktów czy sprzeczek i tak dalej. Wiadomo, że to jest niemożliwe, natura ludzka jest jaka jest. Chociaż może możliwe, no nie wiem, musimy się bardziej postarać. I pamiętam, jaką poczułam wtedy taką jakby błogość, kiedy te wszystkie osoby siedziały na jednej ławce. Ona była długa, co prawda, ale one siedziały obok siebie. Jakby po prostu świat nagle skurczył się do tych kilku osób tak naprawdę. I to było dla mnie takim dużym kontrastem dla tego, co się wydarzyło w metrze. No i dlatego, co później słyszeliśmy właśnie od naszych rządzących, czy od innych ludzi, którzy są niechętni uchodźcom. I wtedy zaczęłaś pisać o uchodźcach. Książka twoja składa się między innymi, bo nie chcę oczywiście wszystkiego zdradzać czytelnikom, zachęcając do czytania, do lektury tej książki, z opowieści, ze spotkań z tymi uchodźcami, przedstawiasz ich życie, rozmawiasz z nimi pod różnym kątem, podejmujecie różne tematy. I moje pytanie związane z ich z doświadczeniem tych osób, z doświadczeniem uchodźczym właśnie i twoim, jak to jest, jak rozmawiałaś z uchodźcami, czy szykowałaś się również pod względem kulturowym jak i do tych rozmów, bo w twojej książce jest bardzo wiele osób z bardzo różnych miejsc świata, to są Erytrejczycy, Sudańczycy, Syryjczycy, tak. Palestyńczycy, Iranka, więc wszystkie i kultury. Afgańczyk. Afgańczyk, tak. I przygotowałaś się do tego merytorycznie, przygotowałaś się pod względem kulturowym? Tak, tak. Jest doktor Abdul, który już właśnie... Tak, oczywiście. Ja zdaję sobie sprawę, że wywodzę się z zupełnie innej kultury niż większość tych osób, z którymi rozmawiałam. I również wówczas zdawałam sobie sprawę. Jakby też byłam już w takim wieku, że rozumiałam, że są różnice kulturowe i troszeczkę też już zdążyłam popodróżować po świecie w taki czy inny sposób i jakby spotkać ludzi z różnych kultur, więc oczywiście wiedziałam, że nie mogę po prostu pójść jak do Polaka, powiedzmy takiego Polaka, który się urodził w Polsce, już tak może sprostuję, ponieważ Polacy są różni teraz. I po prostu zagadać tak, jak na przykład teraz z tobą, to oczywiście był proces i gdyby na przykład pewne osoby mnie nie zagadały, czy na przykład ja nie byłabym z polecenia czyjegoś, że na przykład ktoś zna kogoś, ponieważ większość z tych bohaterów po prostu tak mi się przydarzyła. To oczywiście oni również traktowali mnie inaczej. Oni też zdawali sobie sprawę, że są teraz w Polsce i też muszą tę granicę swoją, jakby troszeczkę kulturową, jednak przesunąć na ten grunt polski taki po prostu. No ale oczywiście ja szanowałam wszystkie ich słowa i wszystkie ich zachowania i wszystkie ich decyzje, jeśli chcieli zrobić przerwę, bo na przykład chcieli się pomodlić, no to oczywiście wychodziłam, prawda, no bo to część jest kultury, której no, oczywiście mają prawo, a chociaż nie wszyscy też respektowali te swoje własne no jakby zasady, powiedzmy, religii, czy na przykład Shirin, która jest kompletnie ateistką i ona z religią nie ma nic wspólnego, a pochodzi z Iranu, więc tu jednak wydawałoby się, że powinna być, a nie była, a z kolei mama jest bardzo, bardzo religijna. Czy rozmawiając z uchodźcami, czy przed rozmową z uchodźcami, z osobami z doświadczeniem uchodźczym, bo pewnie tak jest lepiej mówić o osobach, które przyjechały do naszego kraju, wybrały lub nie. Czy zastanawiałaś się, w jaki sposób nawigować też te trudne aspekty ich życia? Bo wiadomo, że ktoś, kto przyjeżdża z trudnego kraju, ucieka przez skądś, ma doświadczenie pewnie wojenne, też przeżył wiele traum. Czy brałaś to pod uwagę? Jak prowadziłaś rozmowy? Czy to jest łatwe zadanie? To była pierwsza rzecz, jaką w ogóle brałam pod, pod,
To oczywiście to nie jest łatwe zadanie. To nigdy nie jest łatwe zadanie, kiedy rozmawia się z człowiekiem, który doświadczył tak wielkiej traumy, a każda trauma dla każdego człowieka jest inna i bywa inna. I też sobie jakby zdaję z tego sprawę. Niektórzy są silniejsi, niektórzy są słabsi. Ale też nie było tak, że kiedy już umawiałam się na spotkanie, ja szłam na to spotkanie jak z torbą pełną pytań po prostu i ciągnęłam za język. Ja bardzo często rezygnowałam z tych spotkań, przesuwałam je, ponieważ nie czułam się jakby gotowa ale nie czułam się gotowa na to, żeby po prostu jakby prosić ich o to, żeby jeszcze raz opowiadali o tym. Co przeżyli. Nie uważałam, że to mnie w jakikolwiek sposób uzmiewia, żeby grzebać w ich życiu, dowiadywać się o ich życiu, szczególnie o takich traumatycznych przeżyciach, więc bardzo dużo czasu mi zajęło, zanim w ogóle spotkałam się z pierwszą osobą, chociaż miałam już wcześniej, przed laty i jakby w międzyczasie rozmowy z uchodźcami, którzy są moimi przyjaciółmi, ale to jest zupełnie inaczej, kiedy rozmawiasz na stopie przyjacielskiej, a kiedy dopiero poznajesz człowieka, który jest swoim potencjalnym bohaterem i wiesz, że spotykasz się z nim tylko po to, żeby napisać tę książkę, ale książkę pisaną w dobrej wierze, więc to było taki kołowrotek, takie kółko dla mnie bardzo zamknięte. Ale już pierwsze jakby spotkanie, to była akurat uchodźczyni w ośrodku dla uchodźców tutaj pod Warszawą, jakby pokazało mi, że te spotkania są im potrzebne, że te spotkania są czasami bardziej potrzebne im niż mnie. W takim sensie, bo czasami nie mają przed kim. Oni oczywiście rozmawiają z innymi uchodźcami o swoich sytuacjach, o tym, co się wydarzyło, ale kiedy przychodzi ktoś z zewnątrz, kto nie jest uchodźcą, kto pochodzi z kraju, do którego przyjechali, czasami wbrew ich woli również, prawda, to tu jakby ta dynamika się zmienia i ich jakby podejście do całej rozmowy się zmieniało. I ja bardzo często później słyszałam, że niepotrzebnie się martwię, że ja wyciągam od nich te informacje, bo to działa troszeczkę też oczyszczająco, więc tu mi to, jakby ten ciężar mi trochę spadł, tej takiej odpowiedzialności, może nie odpowiedzialności, bardziej tej potrzeby po prostu jakby usłyszenia tych rozmów na potrzeby książki, więc a teraz im jestem starsza, tym coraz trudniej jest po prostu jest też mi rozmawiać na takie trudne tematy, więc nie wiem, muszę chyba się streszczać. A czy dla ciebie te trudne tematy, to co ci opowiadano, to co jest w twojej książce, do której znowu na pewno trzeba zajrzeć, wiele osób mówiło o wyjątkowo ciężkich przeżyciach, zupełnie trudnych do wyobrażenia. Czy to wpływało też na ciebie, twoje pisanie, na twój stan psychiczny? Czy jak sobie z tym radziłaś? Czy i jak sobie z tym radziłaś? Ja na szczęście mam coś takiego w sobie, że potrafię wpuścić się w stan zawieszenia, jakkolwiek to zabrzmi, w tym sensie, że osoby, z którymi rozmawiam, są dla mnie, ich psychika i emocje są dla mnie ważniejsze na etapie jakby rozmów niż moje własne emocje i moja własna psychika. Jakby potrafię się odłożyć na półkę i działać jakby nie, że mechanicznie, bo to nie jest mechanika, to są rozmowy o trudnych emocjach, wielokrotnie trudnych przeżyciach, z którymi się bardzo się empatyzuję i jakby wchłaniam te wszystkie emocje. Gorzej było ze mną, kiedy zaczęłam pisać książkę. To muszę przyznać. To już było gorzej, kiedy już jakby nie spotykałam się z nimi i już wiedziałam, jak książka będzie wyglądała, wiedziałam, które historie się znajdą i wtedy nagle po prostu te wszystkie historie do mnie dotarły z taką, tak jakby tysiąckrotnie bardziej. Ale to z kolei było też dobre, ponieważ dosyć szybko napisałam książkę, w sensie
szybko się napisała, jakby sama się pisała, chociaż to dziwnie brzmi, ale tak było. No ale no, te historie dalej ze mną są i jakby ja też monitoruję, to może złe słowo, po prostu dzwonię do niektórych z bohaterów i pytam, co u nich słychać, żeby po prostu no, z takiego normalnego ludzkiego punktu widzenia, no, ludzki odruch po prostu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, szczególnie teraz. Pamiętam taki moment, kiedy czytałam twoją książkę i kiedy natknęłam się na samym początku opowieść Shirin, tej Iranki, o lesznowoli. I tam jest taki fragment, który mną wstrząsnął zupełnie z oczywistych powodów, pewnie kulturowych też, że ona stała się numerem. Lesznowola to jest obóz dla osób uchodźczych właśnie pod Warszawą, zdaje się. I ona stała się numerem, tak? Ona przedstawiała się, podawała swoje imię i nazwisko, natomiast kobieta, która, bo to była, zdaje się, w twojej książce akurat jest to kobieta strażniczka, która jej wydała numer, to był numer 48, jeśli pamiętam, i zwracała się do tej kobiety z tymi strasznymi przeżyciami, tylko i wyłącznie przy pomocy numeru. No dla nas kulturowo to są straszne asocjacje, straszne skojarzenia. Oczywiście, oczywiście, że tak, więc kiedy Shirin mi o tym powiedziała, to ja miałam od razu to samo skojarzenie, które ty masz, prawda, więc i trudno jakby nie mieć innych skojarzeń, prawda, no też nie można porównywać oczywiście obozów koncentracyjnych do ośrodków dla uchodźców, no tu byśmy popełniły bardzo duże nadużycie i w ogóle to absolutnie nie jest tak, no ale mimo wszystko jednak pewne zachowania w ludziach, jak widać, zostają, że tej pani po prostu bardzo trudno było nauczyć się jej imienia i nazwiska, znaczy ona może była zbyt leniwa na to, żeby nauczyć się jej imienia i nazwiska i po prostu wołają po numerze, chociaż to imię i nazwisko miała napisane zaraz no obok. Właśnie. No właśnie. Więc to ja nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Myślę, że to bardziej tutaj trzeba by było zapytać jakiegoś socjologa, może profesora Zimbardo, który by pewnie coś powiedział na ten temat, że być może coś się w człowieku jednak budzi, kiedy ma władzę, że jakikolwiek rodzaj władzy, że jednak to zło się w człowieku budzi, bo kiedy rozmawiałam na przykład z ludźmi pracującymi we środkach, oni oczywiście byli mili, prawda, no to, no ale mili byli w danym momencie, ja nie wiem, co się dzieje później. I oni byli w stosunku do ciebie, do białej reporterki. Dokładnie, dokładnie, więc jakby zdawali sobie sprawę, że rozmawiają z reporterką. No ja też sobie z tego zdawałam sprawę, że oni sobie zdają sprawę, prawda, więc brałam to, dzieliłam to przez tysiąc jakby tę ich uprzejmość. Tam w tej opowieści Shirin jest taka też, jest taki akapit o tym, że ludzie często w tych ośrodkach, w tym konkretnym ośrodku nie wiedzieli, jak długo w nim będą, albo że ktoś zgubił, dziecko zgubiło, przerażające, dziecko zgubiło kubeczek, albo ktoś się spóźnił i odpowiedzią na to były krzyki ze strony strażników. Nie było rozmowy, tylko były krzyki, były awantury i kary, takie dyscyplinarne kary. To był 2019 rok, tam było też o tym, że brak papieru toaletowego, że Shirin ktoś z Anglii wysłał papier toaletowy. No więc... Tak. No to akurat nie był 2019 rok, to było jakieś 2 lata wcześniej, ale to też nie robi żadnej różnicy, prawda? Po prostu książka wyszła w 2019 roku, a nawet wcześniej jeszcze, ponieważ Shirin już wtedy nie była w ośrodku dla uchodźców w 2017 roku. I rzeczywiście tak było. Ona po prostu, ona w ogóle pierwszy raz w życiu spotkała się z tym, że nie miała papieru toaletowego i musiała prosić przyjaciół, którzy mieszkali za granicą, bo w Polsce nikogo nie znała, no bo nie zdążyła po prostu nikogo poznać w tym czasie i musiała prosić po prostu przyjaciół z zagranicy o przesłanie jej papieru toaletowego. Więc tak ona mi opowiadała, że to był dla niej po prostu jeden wielki koszmar. Więc trudno siebie postawić jakby w skórze uchodźców, prawda? Ale kiedy się słucha takich rzeczy, to aż się człowiek zastanawia, skąd się to bierze.
I dlaczego tak podstawowa rzecz jak papier toaletowy staje się skarbem i to o ten papier toaletowy trzeba prosić i błagać, nie jest to rzecz naturalna. Mówimy o czymś zupełnie, zupełnie podstawowym w każdej kulturze prawie, więc tam jeszcze było też coś, to jeszcze dotyczy Shirin, bo też taki bardzo interesujący wątek poruszyłaś. Shirin wspomniałaś, że to była ateistka, walczyła o prawa kobiet, zresztą z tego powodu z Iranu uciekła. Jej ojciec natomiast był ożeniony z dwoma kobietami, ale był z tego powodu nieszczęśliwy. Nikt, tak. To była kwestia tradycji. To bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w Polsce zauważyłaś na pewno, że media, zwłaszcza tabloidowe, lubią się ekscytować tym, jak wspaniale tam mężczyźni mają, bo mogą ożenić się 4 żonami. Oczywiście niewiele osób wie, że te 4 żony muszą mieć dokładnie zapewnione te same warunki i tak dalej, że to wynika z prawa i tak dalej, ale okazuje się, że można być z tego powodu nieszczęśliwym. On tego nie chciał. Jak na to zareagowałaś? No ja taki słuchałam. Znaczy, trochę nie chciało mi się w to wierzyć, że on był nieszczęśliwy, ale później zaczęłam się nad tym jednak zastanawiać, ponieważ to była jakby tradycja w rodzinie jego ojca, czyli dziadka Shirin. No i dziadka, pradziadka i tak dalej. Oni po prostu z dziada, pradziada żenili się zawsze z 2 kobietami. Tam zdarzyły się nawet 3 w którymś pokoleniu, ale to dawno, dawno temu. Shirin pochodzi z dosyć bogatej rodziny właśnie ze strony ojca. Ale z tego, co mówiła Shirin, no to też jakby trzeba może brać poprawkę na to, że ona pochodziła z tego drugiego związku, który z tej drugiej żony jakby, więc też trzeba brać pod uwagę, chociaż ona mówiła, że bardzo lubiła się z rodzeństwem właśnie z tej pierwszej mamy, ale z tego, co mówił jej ojciec, jeśli to jest prawda, no to on po prostu no, nie za bardzo potrafił się dogadać z tą pierwszą żoną. W sensie nie było tam jakiegoś uczucia, nie było tam jakiegoś szacunku nawet, czy takiej pasji, która jest potrzebna, żeby ciągnąć ten związek. I on dlatego też jakby no, za namową ojca, no bo to jest tradycja rodzinna, musiał znaleźć drugą żonę, ale po prostu zakochał się w matce Shirin, więc to jest też... I on dlatego był nieszczęśliwy, że musiał dzielić się troszeczkę na pół, na kobietę, której tak naprawdę trochę nie chciał, ale ze względu na tradycję po prostu ona była. I matkę Shirin i dwie córki, które wyszły właśnie z tego związku, więc Shirin mówiła nawet, że widziała, bo oni mieli takie wspólne jakby zjazdy rodzinne, czy coś w tym guście, prawda, w Iranie, że ona widziała nawet, jak on patrzył na matkę Shirin i na tę pierwszą żonę, że widziała tę różnicę, że potrafiła jakby dostrzec ciepło i takie no, obowiązek może. Strasznie okrutne to jest tak naprawdę. Okrutna tradycja. Myślę teraz z punktu widzenia kogoś, kto tak, tradycji tak, nie tkwi. Czy były takie, to w związku z tym właśnie, czy pisząc tę książkę, konfrontując się z różnymi ludźmi z różnych kultur, czy złapałaś się na tym, że miałaś jakieś uprzedzenia albo że miałaś jakieś wyobrażenia na temat danej kultury i musiałaś to sobie przetasować, zmienić, zweryfikować, sprawdzić? Może nie uprzedzenia, ale bardziej wyobrażenie. Kiedy poznałam Abdulla, właśnie lekarza z Afganistanu, poznałam go, kiedy czekałam na Shirin, więc to też taka, też naprawdę totalny przypadek. Kiedy on mi powiedział, że jest z Afganistanu, ja tak momentalnie jakby odruchowo tak się troszeczkę cofnęłam, jakbym miała do czynienia z talibem, no ale po prostu... I to mnie zastanowiło później oczywiście, jak już wracałam do domu i myślałam właściwie, ale hej, halo, to w ogóle coś tutaj nie gra, czemu w ogóle taka reakcja, bo on ani nie był brany jak talib, wyglądał jak normalny,
to też nie jest dobre słowo, jak Europejczyk, bo mógł bardzo dobrze uchodzić za Włocha, Hiszpana czy Portugalczyka, czy nawet Francuza takiego osiwiałego już. Więc to mnie zastanowiło i na pewno bardzo mało wiedziałam o Erytrei. Bardzo mało wiedziałam o Erytrei i kiedy poznałam Elsę, to naprawdę byłam w bardzo dużym szoku, jak wielka to jest kultura właśnie Erytrei, tego regionu, tego rogu jakby Afryki. Więc dowiedziałam się, no, że jak bardzo niewiele wiem o niektórych krajach czy kulturach, więc a dzięki Nidalowi z Palestyny dowiedziałam się bardzo dużo o Nablusie, o jego wielokulturowości, o historii sprzed kilku tysięcy lat, więc i to wszystko jakby sprawiło, że jakby wgłębiałam się jeszcze bardziej po prostu w te historie i bardzo szanuję wszystkie kultury po prostu właśnie dlatego, że czasami są o wiele starsze niż nasze, chociaż my z naszego naszego myślenia takiego po prostu centrycznego chyba. Centrycznego, dokładnie. To uważamy, że się za pępek świata, prawda? Czy, tak. czy rasa biała po prostu uważa się za pępek świata i jest tak nas naprawdę najmniej na świecie, prawda? Więc tu jakby trzeba by było trochę zastanowić się nad tym, gdzie jest nasze miejsce tak naprawdę. Właśnie to jest wielka wartość Twojej książki. Tutaj bardzo, bardzo przyjemnie czytało mi się to. Przyjemnie, nieprzyjemnie ze względu na te obserwacje, na to, że zestawiłaś, nie wiem, czy to było umyślne, czy to było właśnie spowodowane tym, że spotykałaś takich ludzi na swojej drodze, ale właśnie reprezentantów poniekąd, albo ludzi z tak wielu kultur, pokazując tak wiele źródeł uchodźstwa, że to jest taka lektura ogromnie pouczająca w sposób nienachalny, dlatego że ty to wszystko opisujesz, wplatasz w ich losy, te losy są najważniejsze, bo piszesz głównie o ludziach, ale tam w tle są te wszystkie różne inne kultury, różne inne podejścia. Ale chciałam ci jeszcze tutaj zapytać o coś, co szczególnie przeraziło mnie, choć interesuję się oczywiście tematem uchodźczym. Myślę, że wiele, że teraz na szczęście częściej się o tym mówię. Książka wyszła w 2019 roku. Ten proceder wypuszczania uchodźców z obozu uchodźców i mówienia im, to było w przypadku Lesznowoli, patrzę, że mają jechać do Warszawy, na ulicę Toborową, stamtąd mają jechać gdzieś dalej, ta Toborowa to jest ten ośrodek do spraw cudzoziemców. Wzięłam sobie mapę, wiesz, i zaczęłam sprawdzać te wszystkie odległości, jak skomplikowane to jest, żeby znaleźć drogę, trasę, transport do danego miejsca, więc jeżeli się nie zna polskiego, albo w niektórych przypadkach angielskiego, bo już teraz się dopiero pojawiły te strony, to właściwie taka osoba wypuszczona z tego obozu jest bez znajomości języka, alfabetu przecież często, bo przecież mówimy o innych systemach pisma, no to jest jakiś straszny kanał, to jest jakaś przerażająca sytuacja, a jeszcze mówimy o tych ludziach straumatyzowanych, przerażonych, źle traktowanych. Tak, dokładnie, tylko wolałabym, żebyśmy mówiły o ośrodkach dla uchodźców, nie obozach dla uchodźców, ponieważ obóz to jest jakby kojarzy się troszeczkę inaczej i to nie są obozy, jakby. Dobrze. To są ośrodki. To dobrze, widzimy. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Ale rzeczywiście no jest coś takiego, szczególnie właśnie jak się pochodzi z kraju, który na przykład, akurat Shirin znała troszeczkę język angielski, ale inne osoby na przykład nie. I to nawet nie chodzi już o samą Shirin, ale o większość osób po prostu, z którymi rozmawiałam, które wychodziły z ośrodków dla uchodźców, one po prostu nagle chciały wracać do tych ośrodków. Chwilę stały po prostu jakby za bramą i jeśli nie miały jakichś znajomych, no to wówczas był problem, do kogo zadzwonić, żeby w ogóle wyjechać i w którą stronę wyjechać. Wiele osób nie miało wówczas telefonów komórkowych,
a jeśli miały, to na przykład nie było nawigacji w telefonie, ponieważ nie miały dostępu do internetu, czy w ogóle nie mogły jakby myśleć nawet o internecie, o jakimś GPS-ie, o czymkolwiek, w ogóle pytanie, gdzie ja jestem, w którym miejscu świata i Polski ja jestem, żeby gdziekolwiek iść, więc tu się włączał jakby ten lęk taki przed tym, co mnie dopiero czeka. Tak najbardziej pierwotny lęk, wiesz, z tego, co sobie wyobrażam, jak człowiek znajduje się w miejscu, którego nie zna i ma się dostać do miejsca, którego nie zna. Tak, i no człowiek czuje się zagubiony. Mi się zdarzyło raz zgubić w miejscu, gdzie nie było zasięgu telefonicznego, gdzie nie było GPS-u i było 40 kilka stopni Celsjusza i nie miałam wody. Więc i wokół nie było kompletnie nic, oprócz pustyni. I wtedy właśnie w tym momencie sobie przypomniałam lęk właśnie tych uchodźców, bo to nie jest porównywalne. Ja w żaden sposób nie porównuję tych dwóch sytuacji, ale ten lęk, który się wówczas rodzi, że nie znajdę drogi, że coś mi się stanie, no to tak wchodzi bardzo mocno pod skórę. A te osoby, którym się na przykład udało dostać, ponieważ znalazły drogę do kolejki, która wiozła ich powiedzmy do Warszawy na przykład, prawda, i dojechały w końcu do Warszawy, ponieważ sobie poradziły z kupnem biletu, albo czasami nawet jechały i na gapę tą kolejką 40 kilka minut i nagle znajdowały się w dużym mieście, które jest ruchliwe, gdzie są samochody, ludzie rozmawiają w ogóle w kompletnie jakimś kosmicznym języku, który już zdążyli poznać w ośrodku dla uchodźców, ale jednak mimo wszystko to jest zupełnie co innego. I nagle co robić dalej? Tak naprawdę, więc to my bardzo mało właśnie o tym mówimy, o tym, co się dzieje jakby z uchodźcami, kiedy wyjdą z tych ośrodków. Niektórzy mają już znajomych, niektórzy mają latami przecież w ośrodkach dla uchodźców i po jakimś czasie udaje im się pracować na zewnątrz, szczególnie jeśli mają rodziny, prawda? Więc wówczas mogą nawiązać jakieś znajomości i jest prościej, bo też no, trzeba zaznaczyć, że no, nie wszyscy uchodźcy są w tak tragicznej sytuacji, że nie znają nikogo, prawda? Ale bardzo dużo osób jednak tak. Przejrzałam też, sprawdziłam, że do tego miejsca ośrodka w Dębaku nie dojeżdża transport publiczny i sama zresztą postanowiłaś iść na piechotę przez las, tak? Trzeba iść pieszo 3 kilometry bez chodnika i bez pobocza, żeby się tam dostać. Czyli oznacza to, że osoby z doświadczeniem uchodźczym muszą iść, muszą się przedostać z jednego punktu do drugiego tymi kolejkami, próbować się dogadać w dużym mieście, rozmawiać w urzędzie, załatwiać rzeczy, a później są jeszcze wysyłane z Warszawy do tego obozu, do którego nie ma, do którego dojeżdżają do miejscowości, natomiast tam muszą iść 3 kilometry gdzieś tam na piechotę. Tak, co prawda jest droga asfaltowa, ale tak właśnie jak mówisz, tam nie było pobocza, tam nie było chodnika, był taki mały skrawek, jak przy każdej ulicy asfaltowej, piasku po prostu, a za chwilę już później się zaczynał las, który jest wysoki, bardzo gęsty, no i przepiękny, tylko że po prostu kiedy wracasz o godzinie powiedzmy 18-19, jak teraz, kiedy jest już ciemno, no to troszeczkę człowiek się raz, że boi, a dwa, to jednak zajmuje sporo czasu po prostu, żeby dojść z kolejki do tego ośrodka po całym dniu, na przykład spędzonym w dużym mieście, w pracy w dużym mieście, czy w ogóle załatwiając jakiekolwiek rzeczy. Więc ja spotkałam też bardzo dużo uchodźców, którzy po prostu załatwiali sobie w pewnym momencie rowery, hulajnogi, różne środki transportu, którymi mogli się po prostu przedostawać. No, ludzie jednak w pewnym momencie budzi się w nich jakaś taka pomysłowość. Co tu robić dalej? Jakby, ja nie chcę też mówić, że uchodźcy są bezradni, bo oczywiście nie są. Oni mają pewien taki etap, w którym są kompletnie jakby zamrożeni. Jakby zmrożona jest ta wola działania jest, już jakby akt działania jest jakby zamrożony. Oni nie wiedzą, w którą stronę i jak mają działać, ale w pewnym momencie to się jakby tak odblokowuje i zaczynają kombinować. Właśnie, a tu załatwię sobie to, jakiś transport pod postacią właśnie nawet hulajnogi czy roweru. I
I to się jakoś później toczy, ale no nie życzę nikomu po prostu takiego momentu zamrożenia. Mówi się właśnie o ludziach w depresji, że są w takim zamrożeniu, prawda? Gdzie nie mogą w ogóle podjąć jakiegokolwiek działania, więc myślę, że bardzo wielu uchodźców przeszło przez depresję, jeśli dalej te osoby w niej nie są, bo wielu sobie poradziło, ale niektórzy nie. Co się dzieje z osobami z doświadczeniem uchodźczym, które mają problemy psychologiczne, psychiczne? Na przykład jeśli chodzi o ośrodki dla uchodźców, tam są psychologowie, z którymi można porozmawiać. Osoby, które już opuszczają ośrodek dla uchodźców, zawsze mogą pójść do jakiejkolwiek fundacji, która pracuje na rzecz po prostu uchodźców i tam zawsze jest jakiś psycholog czy terapeuta. Problem polega na tym, że te osoby czasami nie chcą, jakby wstydzą się prosić o pomoc. To zresztą dotyczy też każdego, prawda, że muszą przemóc ten wstyd, lęk przed jakby spotkaniem z psychoterapeutą. Szczególnie właśnie w kulturach, w których nie jest to takie jakby częste, czy nie jest już tak wmontowane w kulturę, że można pójść do psychoterapeuty, że to nie wstyd pójść poprosić o pomoc. Ale są oczywiście możliwości, ale też trzeba o tym mówić. Prawda, że żeby te osoby po prostu wiedziały, że mogą liczyć na pomoc właśnie terapeuty czy psychologa. Tak oswoić to, te cierpienia psychiczne na tyle, żeby ludzie zrozumieli, że mogą szukać pomocy. To jest trudne w bardzo wielu kulturach. Tak. Też i naszej oczywiście, ale faktem jest, że rzeczywiście to temat tabu w Iranie czy na Bliskim Wschodzie jest to temat tabu. Opisujesz w książce reakcje, też wstrząsająca rzecz, ludzi na to, że pisałaś, rozmawiałaś z ludźmi, mówiłaś, że pisze książkę o uchodźcach i reagowali co najmniej kuriozalnie. Pisze, że to są ludzie często świetnie wykształceni, co zresztą pokazuje, że formalna edukacja nie uczy empatii, że to jest coś zupełnie innego. Inaczej pewnie trzeba podejść do tego, ale pytali się ciebie, czy nie czujesz się zagrożona. Używali rasistowskich określeń, że rozmawiasz z ciapatymi. No jest to przykre świadectwo tego, w jaki sposób reagują ludzie na uchodźców. Jak sobie zdawałaś z tym radę? Co robiłaś? Co czułaś? No przede wszystkim zweryfikowałam grono moich znajomych po prostu, bo to niestety wtedy bardzo mocno wychodzi i przecież zdarzają się nawet takie żarty, które ludzie uważają, że nie są jakby szkodliwe, takie, ale mogą być właśnie kulturowo szkodliwe dla kogoś. Już nie chodzi nawet o rasę, ale też o orientację seksualną, czy wyznanie, czy no wszystko. Więc jak ja sobie z tym radziłam, ja przede wszystkim byłam zdziwiona. Nie wiem, doszłam do wniosku, że mimo wszystko, chociaż wiedziałam, że nie jest dobrze na świecie pod względem rasizmu, to znaczy dobrze jest z rasizmem w sensie, ale nie dobrze dla ludzi, że on jest w tym sensie. Ja byłam po prostu zdziwiona, że to jeszcze istnieje, że to istnieje tak bardzo mocno. Po latach kolonializmu, po latach rozliczeniach z kolonializmem, po latach apartheidu, po rozliczeniach apartheidu, jakby to wciąż istnieje. No, sama wojna na Bałkanach, prawda, pokazała, jak bardzo ludzie z jednego dnia, kiedy są po prostu przyjaciółmi, drugiego dnia mogą być wrogami i to takimi no, na śmierć i życie, więc ja przede wszystkim byłam zdziwiona, że to jeszcze wciąż funkcjonuje. Jak mawia mój brat historyk, on mówi, że historia niczego nie uczy. Więc, że powinna, ale niestety nie uczy, jak widzimy znowu w przypadku agresji Rosji na Ukrainę, prawda? Więc ja byłam jakby zdziwiona tym, co słyszę od osób wykształconych, humanistów, zdawałoby się blisko ludzi, którzy mają empatię dla psów i kotów i innych zwierząt i tak dalej, a tutaj dla drugiego człowieka, który po prostu pochodzi z innej kultury, nie. Ja nie potrafiłam jakby tego zrozumieć i początkowo miała być to
Miały być to reportaże i historie tylko uchodźców, ale po prostu kiedy przez te lata rozmawiania również właśnie z Polakami, no, musiałam to włączyć, ponieważ to też pokazuje, jaki mamy stosunek do tak zwanego innego, o którym mówił Kapuściński, w XXI wieku. I to już no, grubo w XXI wieku. I twoi rozmówcy często wspominali o różnego rodzaju incydentach rasistowskich, jakie miały miejsce, byli ofiarami różnych incydentów. Tak, oczywiście to były plucia, to były wyzwiska, to były wyśmiewania jakieś, to no po prostu obrażanie, czy takie powiedzmy troszeczkę w rękawiczkach, że na przykład nie wynajmę ci mieszkania, ponieważ pochodzisz z takiego, a nie innego kraju, prawda, więc zresztą ja nawet teraz jak przeglądam czasami jakieś ogłoszenia po prostu z wynajmem mieszkań, często spotykam się jednak wciąż, że wynajmę, ale tylko Polakom. I szczególnie właśnie teraz, kiedy mamy tylu uchodźców jakby z Ukrainy, to mnie bardzo zabolało. Jakby nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego, że wynajmę tylko Polakom, więc... Czy twoi rozmówcy potrafią zracjonalizować sobie ten rasizm? Bo tu, wiesz, mówię to też patrząc przez pryzmat własnego doświadczenia, przez lata pracowałam w Belfaście jako osoba wspierająca ofiary ataków rasistowskich i zauważyłam, że niektóre ofiary potrafią jakby spojrzeć z dystansu na to, co na własną kulturę, wyciągnąć z niej rzeczy, które mogą być uważane za kontrowersyjne i stwierdzić, aha, oni mogą nas nie lubić, dlatego że ktoś, kto twierdził, że jest muzułmaninem, wysadził coś tam. I to jest takie interesujące, że te osoby uchodźcze potrafiły, czy nie uchodźcze, czy migranci, spojrzeć na własną kulturę, na pewnych reprezentantów tej kultury. W Belfaście kiedyś dużo było ataków na Polaków. Często były to ataki spowodowane piciem i hałasami i złym zachowaniem Polaków. I ofiary bywało, że umiały na to spojrzeć i jakby uczyły się tej nowej kultury. Także poniekąd, co strasznie brzmi, uzasadniały te ataki, co nie powinno się zdarzyć, bo są różne inne metody porozumienia, prawda, pomiędzy kulturami. Więc czy te osoby, z którymi rozmawiałaś, stosowały taką metodę, czy zaczęły się obwiniać, odpukać o to, czy bały się tego piękno? Większość osób na przykład śledziła wiadomości w mediach, więc kiedy by zdarzyły się takie zdarzenia, no to właśnie to szczególnie od mężczyzn, no nie, że czasami boją się wyjść z domu właśnie przez to, żeby nie być nazwanym tak, a nie inaczej, no bo jednak psychika bywa krucha, również mężczyzn, którzy się tak rzadko do tego przyznają, że mają kruchą psychikę, prawda? Więc to było trudniejsze. W przypadku kobiet one jakby starały się bardziej to racjonalizować niż mężczyźni, co wydawałoby się jakby sprzeczne z tym, co się ogólnie uważa, prawda, że kobiety nie są racjonalne, a one właśnie bardzo, bardzo były i na przykład bardzo dużo z nich nie zdejmowały hijabów, ponieważ uważały, to jest moja kultura, mam do tego pełne prawo, chociaż jestem w twoim kraju, nikogo tym nie krzywdzę, że go mam na sobie. Ale starały się też tak, jakby słuchały, co się dzieje w Polsce, słuchały tych polityków i tak dalej. Niejednokrotnie po prostu miały ochotę wyjechać z Polski, ale nie miały dokąd też jakby i nie mogły, ponieważ polskie prawo do pewnego momentu jakby zabrania wyjeżdżania uchodźcom, którzy mają już jakby w miarę no taki sformalizowany pobyt w kraju, prawda, więc a jeśli mogą wyjechać to na krótko, więc
Więc, a druga rzecz, no po prostu większość tych uchodźców nie miała też jakby funduszy na to, żeby wyjechać, więc to jest jakby druga rzecz, ponieważ znalezienie pracy w Polsce, będąc uchodźcą z innej kultury, no czasami graniczyło z cudem, więc no na szczęście nie spotkałam nigdy takiego obwiniania się, w sensie nie obwiniali się za to, co czasami się zdarza i nie obwiniali się za to, że nie mogą znaleźć pracy. Oni tak po prostu też nie potrafili zrozumieć do końca. Dlaczego? Więc ja bardzo dużo słyszałam też właśnie od uchodźców, że oni jednak, że chcą wyjechać z Polski, że no zdarzają się ludzie bardzo gościnni, dobrze, no bo tacy też przecież jesteśmy. I tu pięknie właśnie mówił Ziad Abu Saleh o tej naszej gościnności, której doświadczył, kiedy przyjechał na studia, prawda, do Polski, właśnie z Syrii. A ponieważ jest socjologiem, więc się troszeczkę tym on zajmuje, właśnie tą gościnnością Polski również i relacjami między kulturami. I mimo właśnie tej gościnności, która się zdarza, bo przecież widzimy teraz w przypadku właśnie uchodźców z Ukrainy, jak wielkie serce im okazali portfele i w ogóle wszystko, że nas na to stać. Tylko tu powstaje pytanie, no ale co z tymi uchodźcami, którzy wciąż są na granicy właśnie z Białorusią, prawda? Dla mnie jest to jest bardzo trudne pytanie, no i znaczy pytanie nie jest, znaczy pytanie jest trudne, tak, dobrze. I bardzo wielu jednak z tych uchodźców, z tych moich też również niedoszłych bohaterów wyjechało jednak z Polski. Nawet kilku z nich po prostu uciekło, ponieważ no, udało im się po prostu wyjechać z Polski do Niemiec, do Francji i tak dalej, gdzie jakby czy do Wielkiej Brytanii, gdzie ta wielokulturowość jednak jest większa. Jednak można się zgubić w tym tłumie i nie być wytykanym tak trochę palcami. Chociaż no też to się zdarza oczywiście, prawda, to nie jest tak, że przecież we Francji wiemy, jakie czasami się dzieją rzeczy, czy w Wielkiej Brytanii, więc no ale na pewno jest im tam lepiej niż tutaj w Polsce. Czy w związku z tym po tych wielu rozmowach, po tych wielu kontaktach, po tych ważnych wymianach, tych właśnie ważnych dyskusjach, czy nasuwa ci się jakieś, może nie tyle rozwiązanie, co porada czy pomysł, w jaki sposób my, przeciętni, zwykli mieszkańcy Polski czy innych krajów, no, rozmawiamy tutaj o Polsce, jak my możemy pomóc osobom uchodźczym na co dzień? Co możemy zrobić, żeby móc ułatwić im życie tutaj albo być zaakceptowanym? Myślę, że przede wszystkim rozmawiać, bo to jest ten główny problem, który ja słyszałam osób, które były, kiedy mówiły mi na przykład, że są niechętne, że nie chcą, żeby uchodźcy zamieszkali w Polsce, pytam dlaczego, to nie potrafiły mi powiedzieć. A kiedy pytała się, czy znają jakiegokolwiek uchodźcę, albo osobę z innej kultury, to bardzo wiele jednak osób zna ludzi z innych kultur i to jest ten lęk, o którym już też kiedyś mówiono, jakby przed tym nieznanym, prawda, boimy się tego, czego nie znamy, więc na pewno poznać tę drugą stronę. Do tego trzeba oczywiście dwóch stron, że tak się powtórzę, prawda, żeby one się porozumiały i w jakiś sposób zaczęły dialog, ale wydaje mi się, że skoro my jesteśmy tutaj gospodarzami, mówię w Polsce, to jakby do nas należy troszeczkę wyciągnięcie tej ręki do osób, które do nas przyjeżdżają i zwykłą rozmową możemy pomóc takiej osobie, bo bardzo często no, one rozmawiają jakby, mają swoje rodziny i tak dalej, no ale potrzebują takiego kontaktu
z zewnątrz, a jeśli kto się wywodzi z danego środowiska, sąsiadka, czy pan w sklepie, którego codziennie kupują chleb na przykład, prawda, no to, to się od razu jakby te więzy społeczne się zawiązują i się rodzi jaka nowa jakość. Kiedyś Amnesty International zrobił taki króciutki filmik, w którym posadzono dwie osoby kompletnie się nieznające, nie rozmawiające w ogóle w językach, które mogłyby znać, i posadzono je na 2 minuty. I tylko poproszono ich, żeby na siebie patrzyli. I podczas tych 2 minut oni tylko na siebie patrzyli i zaczęli się uśmiechać. I zaczęli, jakby ta więź została nawiązana tylko poprzez oczy. Więc to pokazuje, że potrzebny jest kontakt. Po prostu kontakt. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste i często druga strona nie chce tego kontaktu, czy boi się również. I to jest proste, ale może właśnie poznajmy tę inną kulturę, bo jednak każda kultura, która jest nowa dla nas, może nas tylko wzbogacić, prawda? No, no niczego nam nie odbiera w żaden sposób. No, ja nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Po zakończeniu książki, kiedy odłożyłaś, chciałam powiedzieć, pióra, ale tak naprawdę, kiedy odsunęłaś komputer po ostatecznych poprawkach i tak dalej, bo tak to wygląda, już nie pióra. Czy co w tobie zostało? Co cała ta przygoda, w cudzysłowie, bo to nie jest przygoda, tylko ta część życia, którą poświęciłaś na to, żeby rozmawiać, żeby zrozumieć osoby uchodźcze, co w tobie to zostawiło? Co ci to dało? Czego ty się nauczyłaś? Znaczy, ja tego nie odstawiłam, to ciągle ze mną jest, w sensie uchodźcy ciągle ze mną są. Ja pomagam niektórym z nich, szczególnie w tych takich dokumentach, w takich sprawach urzędowych, ponieważ ten język jakby urzędowy dla osób, które nawet już znają język polski, no to jest po prostu no, droga przez mękę. Czasami ja sama nie rozumiem, o co im chodzi. To jest tak skomplikowane, więc jakby te wszystkie osoby jakby ze mną są, ja z wieloma mam kontakt, więc ja niczego nie odstawiłam, więc i tam, gdzie mogę, to się angażuję, po prostu jak jestem w kraju, to się spotykam z ludźmi. Ostatnio jak byłam w Stanach, to właśnie spotkałam się z Elzą, więc wiem, co u niej słychać, i to było bardzo piękne spotkanie, bo to było spotkanie no, po ładnych kilku latach, więc więc nie można tutaj powiedzieć, że ja coś odstawiłam, bo nie. Co we mnie jest? No we mnie jest oczywiście, ale to zawsze jakby chyba było, nie wiem, może teraz bardziej. We mnie jest zawsze bunt, ja się buntuję, kiedy ktoś mówi źle o kimś. Nie mając jakichś w ogóle żadnych dowodów w ogóle mówienia o kimś źle, nie rozumiem po prostu jakby tego, nie wiem jak to powiedzieć, kiedy komuś dzieje się krzywda, interweniuję po prostu na tyle, na ile mogę i jeśli to widzę, więc myślę, że to się we mnie uruchomiło jeszcze bardziej po tych wszystkich rozmowach, kiedy mam do czynienia z żywym człowiekiem, który przeszedł tak wiele i kiedy się spojrzy na własne życie, to po prostu no to kompletnie nie ma jakiegoś porównania i człowiek sobie dopiero wtedy zdaje sprawę, w jakiej uprzywilejowana jest sytuacja, jak dobrze ma. I nie chodzi mi tutaj o porównywanie, że ja mam lepiej czy inni mają gorzej, tylko jakby zrozumieć, bo czasami mamy jakieś dramaty w życiu, różne nieciekawe sytuacje i oczywiście każdego jakby do radzenia sobie z tymi problemami jest inny, ale zdarzają się takie naprawdę sytuacje, w których można stracić życie. No i tu jest ta różnica, jakby przewartościowanie trochę swojego życia, wydaje mi się, że to mi to na pewno dało. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
za to, co powiedziałaś, za tę rozmowę. Ona też i twoja książka, i to, co mówisz, bardzo dużo mi daje do myślenia i bardzo się cieszę, że porozmawiałyśmy na ten temat. I do państwa przed komputerami książka Izy Klementowskiej Skóra, witamy uchodźców. Wydana została w 2019 roku, jest wciąż do kupienia i wydana przez wydawnictwo Charaktery. Zdecydowanie zachęcamy po to, żeby zrozumieć, z czym sobie muszą dać radę osoby uchodźcze w Polsce i nie tylko w Polsce. I za to, i za bardzo Ci dziękuję i za tę książkę, i za to, co powiedziałaś nam tutaj wszystkim. Mam nadzieję, że to w Państwu zostanie we mnie na pewno. Paulo, a ja dziękuję za Twoją pracę, bo ty robisz bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Robisz bardzo dużo dobrego, także dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci bardzo, to tego się nie spodziewałam. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Ja widzę, co robisz, także nie było, że... Do zobaczenia Państwu. Iza, dziękuję Ci. My jeszcze pewnie się zaraz skontaktujemy. Natomiast książka Skóra, witamy uchodźców, Izy Klementowskiej. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru. Dziękuję, dziękuję, dobranoc, do widzenia.